Zacznę. Piekarnik. Proszę, proszę, piękna sprawa. Mhm, okej. Okay. Dobrze. Abyś tylko teraz, pokrótce mu powiedzieć. Tu jest antena do... Do telewizora i tu jest 12 V, mhm, żeby podłączyć telewizor. Okej, okay. Klimatyzator strony. Zaraz mi pokażesz, teraz, tak? Teraz na przykład klimatyzator, włączenie klimatyzatora. Mhm. W tej chwili mamy łączenie automatyczne. Czyli on, 17, on automatycznie? To jest automat, który ustawia na 17 sobie, tak? Stopni możemy sobie zmniejszyć na przykład do 20-21. Okej, okay. Kwestia... Super. Kto jak chce. I tu jest regulacja, więcej i mniej, tak? Okej. Okay. Tak. Cztery dysze. Mhm. Tutaj jest sam wentylator po prostu, który... Mhm. Okej. Okay. Dobrze, no, żeby nie hałasowało, to wyłączymy. Dobra, tylko powiedz tylko jeszcze to pokrętło tutaj. To pokrętło służy do ogrzewania, czyli do pieca ogrzewania, ale tak? Elektrycznego. Czyli regulacje mamy grzałkę ilość... 500 watową, 1000 watową, 2000 watów. Mhm. Trzeba sobie przekręcić na przykład na 2000 watów i można tą środkową gałką sobie jeszcze jakby tą moc wyregulować. Okej. Okay. Nie? Aha, czyli może być coś pomiędzy, tak? W sensie coś pomiędzy, tak, mhm, coś pomiędzy, dobra, nie? To ja teraz okay to wyłączę. Tu jest na telewizor, nie? Tu analogiczny jest na telewizor. Z drugiej strony wyłącznik, mhm, jest do gazu, czyli jeżeli się przekręci, to się zapala. I to o, jest do gazu, do wody. Do bojlera, do ciepłej wody. Dobrze. I tutaj się też ustawia temperaturkę, jaką się chce. Nie? Okay. Żeby nie włączać na sucho, jak nie ma wody, bo można spalić. Tu jest włączenie grzałki elektrycznej. Boiler, który jest gazowy, jest też gazowo-elektryczny. Ciepła okay woda. Lampki sprawdzaliśmy. Zostałoby proszę nam oświetlenie. Mhm. Tak. Dobra, co tu jeszcze mamy? Okej, okay, tutaj są... A tutaj ten woltomierz? To jest woltomierz, ale jest ktoś, kto założył, to nie jest oryginalne. Dokładnie, to prawdopodobnie chodzi też o motomowera, czy jest dobre zasilanie na motomowerze, nie? No to co, chyba mamy w sumie wszystko. Co poza piecykiem gazowym, nie? Piecyk gazowy i nawiew mamy. Właśnie. Tutaj nawiewy albo automatyczny. Czyli z automatu utrzymuje daną temperaturę, jeżeli, tak? Jeżeli się włączy na przykład elektrycznie i się włączy automat, on sam sobie będzie regulował. Albo nawiew. I wtedy reguluje się obrotami takimi, jakimi się chce. Okay. I zapalanie piecyka gazowego trzeba przekręcić na max, wcisnąć i wtedy parę razy. A to jest wziernik. Tak jest. I już się pali. Widać? O, widać. Widać, okej. Okay. I nawet słychać. Super. Czyli co, Szumu? Mamy wszystko, tak? Wszystko jest sprawne, wszystko jest ogarnięte. Pozdrawiamy. Szymon i Jakub. Pozdrawiam.